Elektryczny wózek paletowy EPL 154 to flagowy model producenta EP Equipment, którego firma Blach Decker jest wyłącznym dystrybutorem. Najnowszy wózek został wyposażony w baterię litowo-jonową oraz mocną pompę, która pozwala na podnoszenie ładunków do 1,5 tony. Niewielka waga oraz małe gabaryty sprawiają, że wózek znajdzie zastosowanie zarówno na samochodach dostawczych, jak i w wielkich magazynach. Cała konstrukcja wykonana jest z solidnej blachy, dzięki czemu wózek jest bardzo wytrzymały. Uruchomienie i obsługa wózka są bardzo proste i intuicyjne. Wyświetlacz umieszczony na rękojeści informuje o ilości przepracowanych motogodzin oraz o stanie baterii. Do napędu wykorzystano najnowszy 24-woltowy silnik o mocy 75 kW, który pozwala na poruszanie się z prędkością do 5 km na godzinę. Regulacja prędkości odbywa się płynnie, w zależności od wychylenia potencjometru. Silnik jest zespolony z kołem napędowym, dzięki czemu wózek można eksploatować w każdych warunkach atmosferycznych. Dla poprawy stabilności zastosowano amortyzowane koła podporowe. Umieszczony na rękojeści przycisk bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu przygnieceniu operatora. Znajdujące się nad wyświetlaczem przyciski pozwalają na pracę w trybie żółwia. Dzięki temu wózek jest w stanie pracować z dyszlem w pozycji pionowej. Równocześnie prędkość jazdy zostaje znacznie zmniejszona. Takie rozwiązanie przydaje się w sytuacji, gdzie przestrzeń robocza jest ograniczona. Elektryczny silnik podnoszenia o mocy 0,8 kW pozwala na szybkie podejmowanie ładunków. Widły unoszą się na wysokość 12 cm. Zarówno podnoszenie i opuszczanie odbywa się po naciśnięciu przycisków na rękojeści. Zastosowane widły posiadają specjalnie wyprofilowany kształt, który ułatwia pokonywanie nierówności. Niezawodny EPL 154 posiada 7 kół i rolek wykonanych z bardzo trwałych materiałów. Są to kolejne elementy konstrukcji, które sprawiają, że wózek bez problemu poradzi sobie podczas pracy na nierównych powierzchniach. Możliwości wózka z maksymalnym obciążeniem pozwalają na pokonywanie wzniesień o nachyleniu 10%. Optymalna konstrukcja pozwala na szybką i prostą wymianę baterii. Specjalna kieszeń baterii amortyzuje wstrząsy i zawsze zapewnia idealny styk. Po zabezpieczeniu blokadą, bateria stanowi z wózkiem jedną całość. Ładowanie odbywa się za pomocą klasycznego gniazdka sieciowego z napięciem 230 V. Za monitorowanie parametrów technicznych oraz zapobieganie uszkodzeniu baterii odpowiedzialny jest system BMS. Czas ładowania wynosi zaledwie 2,5 godziny. Opcjonalnie producent przewidział większe akumulatory i zewnętrzne prostowniki, umożliwiające nieprzerwaną pracę w trybie trzyzmianowym. W przeciwieństwie do baterii kwasowych i żelowych, baterie litowo-jonowe wyróżniają się szybkim ładowaniem, mniejszymi spadkami energii oraz możliwością rozładowywania w większym stopniu. Dodatkowo wózki EP Equipment jako jedyne na rynku posiadają wbudowany system monitorujący parametry baterii. Aby zapoznać się z pełną ofertą wózków magazynowych, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.paleciaki.info.